Najlepsze końce na waszych wymarzonych zawodników w Ultimate Team tylko w solargaming.pl. Przy kodzie DEV macie 5% zniżki. Polecam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DEV, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jako że zbliżamy się wielkimi krokami do 10 tysięcy subskrypcji, tak prawdę mówiąc brakuje już zaledwie kilka subów do 10 tysięcy subskrypcji, chciałem was poprosić o to, żebyście zaproponowali mi jakiś specjal na 10 tysięcy subów, bo to jest naprawdę pełna liczba i trzeba coś zrobić w tym stylu, więc liczę na was, liczę na to, że dacie jakąś ciekawą propozycję na specjala właśnie z tej okazji. Dobra, przejdźmy do składu builderu, który dla was przygotowałem. Mamy tutaj taki środek pomocy, jest środek pomocy i środek obrony, to są Włochy. Mamy tutaj Chiellini'ego, który ma 83 tempa, 95 obrony, 96 fizyki, czyli naprawdę jest bestią. Do tego średnia w ataku i wysoka w obronie, naprawdę coś czuję, że on będzie robił robotę. Już jego zwykłe karty są niesamowite, a przy tych statystykach on będzie naprawdę niesamowitą bestią. Dobra, później Bonucci, 77 tempa, 93 obrony, 90 fizyki, czyli naprawdę środek obrony to są bestie, niesamowicie silne, niesamowicie dobre w obronie i bardzo szybkie. Dalej tutaj kolejny Włoch, Florenzi, 81 strzałów na prawej obronie, to coś czuję, że gdy on się będzie podłączał do ataku, to będzie tam robił robotę. 84 tempa, 74 obrony, 80 fizyki, później Armero, 89 tempa, 68 obrony, 78 fizyki i Sirizu, który jest naprawdę niesamowicie OP w tej FIFA. I liczę na to, że on nieraz uratuje mi dupę właśnie kiedy będę miał jakoś, kiedy przepuszczę po prostu tymi bestiami kogoś pod bramkę. Dalej, Marquisio, 84 tempa, 81 strzałów, 85 podań, 88 dribblingu, 80 obrony, 84 fizyki, czyli no taki typowy defensywny pomocnik. Wydaje mi się, że tutaj powinien robić niesamowitą robotę we współpracy z kolejnym Włochem, bo to będzie Verratti, Team of the Season, 76 tempa, 60 strzałów, 87 podań, 91 dribblingu, 80 obrony, 74 fizyki, ale jest bardzo malusi ten zawodnik, zaledwie 165 cm, średnia w ataku i w obronie, ale kurde, grałem jego zwykłą kartą w serii Wygrywaj, Otwieraj i naprawdę, mimo tego, że jest bardzo niski, jest bardzo, bardzo waleczny, więc ja liczę na to, że ten chłopak się mimo małego wzrostu zaprezentuje świetnie. Dalej, ofensywna prawa strona francuska, mamy tutaj Fekira, Team of the Season, 89 tempa, 80 strzałów, 80 podań, 87 dribblingu, 40 obrony, 80 fizyki i naprawdę ten zawodnik się niesamowicie rozwinął. Jego karta srebrna na początku FIFA miała zaledwie 74 overalla, a patrzcie teraz, prawie o 10, jego fizyka, wy tego nie widzicie, ale wzrosła praktycznie o chyba 16 punktów, jak dobrze mi wiadomo. Lacazette już na pewno kojarzycie, 91 tempa, 89 strzałów, 79 podań, 89 dribblingu, 47 obrony, 84 fizyki. Tak, wiem, że mogę tutaj włożyć kartę Team of the Season, ale no niestety nie stać mnie na nią, więc stwierdziłem, że zagram sobie kartą Hero, którą mam w klubie. Dobra, teraz argentyńska lewa strona ofensywna. Mamy tutaj Teleza jako środkowego ofensywnego pomocnika. 86 tempa, 86 strzałów, 78 podań, 87 dribblingu, 46 obrony, 84 fizyki. Wysoka w obronie, w ataku, więc kurde, powinien robić robotę jako środkowy ofensywny pomocnik i Dybala, który jest niesamowicie OP, jak na 74 overa, 92 tempa, 80 strzałów, 73 podań, 80 dribblingu, 40 obrony, 66 fizyki, chociaż grając tym zawodnikiem jest naprawdę dużo bardziej odczuwalna, że ta karta ma powyżej 84 nawet overalla przy tych statystykach, więc ja was zapraszam na kompilację bramek w Pucharze Mistrzów i miłego oglądania. No więc jako pierwszy mecz trafiło nam się takie cudo, Ronaldo, record breaker na ataku, do tego Neymar i Aubameyang, nie wróżyło nic dobrego, ale to my jako pierwsi rozgrywaliśmy lepiej piłkę. Lacazette pięknie zza pola karnego uderza technicznym, kręconym strzałem prosto w okienko. Mamy 1-0 już w 21 minucie z tak dobrym rywalem. Ponownie Florenzi do Dybały, Dybała do Florenciego, Florenzi ponownie do Lacazette. Lacazette, patrzcie ile to ma miejsca. Lacazette, Dybały, Dybała do Teveza na Sueti. Taki bardzo, bardzo sweaty gol na 2-2 w 39 minucie. Czyli można powiedzieć, że prawie bramka do szatni, ale naprawdę grało się niesamowicie tymi zawodnikami. Marquisio podanie na krótko do Teveza. Tevez, co zrobić z piłką w tym polu karnym. Teraz podanie do Chiellini'ego, Chiellini podanie do Dybały, Dybała pięknie swoją lepszą nogą po krótkim słupku, 3-2 w 69 minucie. Tak się właśnie grało tymi zawodnikami. Lacazette przy piłce, Lacazette przytrzymuje piłkę, Lacazette podanie do Dybały, Dybała wychodzi sam na sam i jak myślicie, jak to się skończy? Dokładnie tak,
4-2 już w doliczonym czasie gry. Mamy zakończenie tego meczu wynikiem 4-2, naprawdę perfekcyjny duet, inaczej tego nie można nazwać. I kolejny przeciwnik, mamy mieszankę ligi angielskiej z niemiecką. Bardzo szybka ofensywa, też nie wróżył nic dobrego, ale to jest to, po co używać topornych środkowych pomocników, jak można ustawić sobie świetnych środkowych obrońców i właśnie grać takimi średniej wysokości pomocnikami i lepiej rozgrywać piłkę. Patrzcie na to, Verratti z Marquise pięknie rozegrali i dali taką sytuację Dybali właśnie, który perfekcyjnie wykańcza to. Po krótkim słupku mamy 1-0 w 24 minucie, czyli ponownie bardzo szybko zaczynamy strzelać. I to co ja właśnie mówię, no niepotrzebni są toporni środkowi pomocnicy, jak można zagrać takimi malutkimi. Ponownie Bonucci, patrzcie, no jak się ma dobrych obrońców, nie trzeba jakiegoś Maticia do środka pola i tak dalej, lepiej jakiś w rozegraniu lepszych zawodników. Lacazette przy piłce, Lacazette strzela z voleja i perfekcyjne wykończenie, naprawdę świetny strzał tego Francuza. Mamy 2-0 w 42 minucie, czyli ponownie bramka jakby do szatni. I jak to się skończy wszystko w drugiej połowie, mamy 2-1 w tym momencie, czyli mój przeciwnik strzeli bramkę, ale Dybała pięknie drybluje, Dybała ponownie ma giddy spin i mamy rzut karny w 79 minucie. I jak myślicie, jak wykończy to ten rzut karny Lacazette? Bo właśnie on będzie wykonawcą tego rzutu karnego i już się Lacazette ustawia do piłki. Co zrobić z nią? Lacazette, 3,5 kreski siły, Lacazette strzelany i perfekcyjne okno. 3-1 w 81 minucie i ponownie Dybała przy piłce, Dybała słabszą nogą, która podobno ma dwie gwiazdki, ale jakoś, no kurde, niezbyt mi się to widzi, że człowiek, który ma dwie gwiazdki słabszej nogi, wali takie właśnie woleje, jak przed chwilą. Teraz mamy mieszankę właśnie czegoś takiego. Royce kompletnie bez grania na lewym skrzydle. Lacazette pięknie tutaj bawi się obrońcami. Lacazette ponownie nawinął trzech obrońców, strzela fałszem. Po dłuższym słupku mamy 1-1 w tym momencie, czyli mój przeciwnik wcześniej strzeli bramkę, ponownie świetna współpraca Dybały z Lacazette. Lacazette mija sobie obrońcę, zabawi się kompletnie jeszcze podaniem sobie strzelił na 2-1 w 39 minucie. No kurde, świetny zawodnik, tylko spójrzcie, to nie był fart. Zauważcie, że ja tutaj chciałem zrobić trik i on wyszedł mi, tak jak miał być. Obkiwałem bramkarza, do tego dwóch środkowych obrońców i ostatecznie miał być fancy pass, ale nie wyszło. Ponownie Lacazette piękny volley, no i po krótkim słupku. No mówię, ten napastnik jest niesamowity i może was to denerwować, że ja gram tym Lacazette praktycznie w każdym skład builderze, ale on jest niesamowity, co jest chyba najlepszy napastnik w tej grze. No nie ma lepszego napastnika, a nawet Aguero się chyba przy nim chowa. Ponownie Dybała biega sobie w pole karne jak nie wiem co. Chodzi jak masło, po prostu rzut karny, ponownie Lacazette z rzutu karnego, ponownie 3,5 kreski Lacazette, tym razem po lewym oknie i mamy 4-2 w 82 minucie. Fekir, piękne podanie do Dybali, no i patrzcie, co robi ten pace na tych zawodnikach. Dybała podanie do Lacazette, jeszcze tutaj miał być fancy pass, strzał fancy passa, ostatecznie wyszło tak, że sobie tak pięknie przełoży piłkę na prawą nogę i mamy 5-2 w 83 minucie. I tak, kurde, właśnie wyglądały mecze tymi zawodnikami, no świetnie. To już był finał, trafiłem na taką właśnie ligę, na ligę hiszpańską, bardzo chyba najmocniejszą ligę hiszpańską, ze złotych zawodników, nie informów, ale my otwieramy wynik tego spotkania wynikiem 1-0, piękne podanie Marquisio do Dybali, który pięknie wykańcza swoją lepszą nogą na 1-0 w 29 minucie. I to ponownie my otwieramy wynik tego spotkania i jak to się potoczy dalej, zobaczymy już za chwilę. Tevez podanie do Lacazette, Lacazette piękne panowanie nad piłką, Lacazette wbiega sobie w pole karne, Lacazette i co teraz robi, przełożył sobie jednego obrońcę na lepszą nogę, po prostu później zszedł na lewą i perfekcyjnie technicznie wykończył. Jeśli ktoś chciałby tutoriale, jak wykonywać rzuty wolne, łapkujcie w górę i za chwilkę wam pokażę, jak powinno się wykonywać rzuty rożne, właśnie o to mi chodziło, w taki sposób, niesamowite, nie? Prawdę mówiąc, kilka razy mi wyszło coś takiego, ale jeszcze nigdy na odcinku. 3-0 mamy i to był zwyciężony finał właśnie takim wynikiem. To była paczka, którą dostałem za zwycięstwo w tym pucharze. No, wygrać cztery mecze tylko po to, żeby dostać taką paczkę i do tego nic w niej nie trafi, tylko tworzyłem sobie jedną paczuszkę, w której kompletnie nic nie trafiłem. Dobra, jeśli oczywiście wam się spodobał Squad Builder, zostawcie łapkę w górę. Przy 300 łapkę w górę wrzucam kolejny Squad Builder, taki ciekawszy, więc ja już będę się z wami żegnał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!